Sorry za takie chujowe światło, ale no. Warunki są jakie są. Niestety. No, światło nie rozpieszcza, ale już powiedzmy jest ok. Tak, chciałem coś nagrać. Jeszcze dzisiaj jest 22. I chciałem nagrać dla was pewną rzecz. Bo wpadłem na to, żeby zrobić TBR-a. Czyli co aktualnie czytam. I mam 5 książek, co czytam teraz. Dochodziła szósta jeszcze, w sensie doczytywałem sobie Kaczory Donaldy, które mam. I jak czytałem te Kaczory Donaldy, no to w sumie przeczytałem to, co mam, plus jeden nowy na tygodniu mi doszedł, więc powiedzmy, że jeden nadprogramowy był. Dobra. Jeszcze raz sobie do światła, no cóż. Dobra, to jeszcze tak może poza tym, co tu jest. Mam 3 książki, co mam na Storytelu, bo zacząłem się bawić w audiobooki i Storytela. Storytel, spoko opcja. Jedziesz autobusem gdzieś, odpalasz tę książkę, słuchasz. I naprawdę świetna opcja. Generalnie polecam. Dobra, ja tam zacząłem teraz czwartą część z serii Echo Mosa, czyli Porwani. Na razie zapowiada się zajebiście. Nie powiem, że najlepiej z tej serii, ale na pewno jest to jedna z ciekawszych książek. Dlatego tam mam zaczęte już chyba od kwietnia Cyberpunk bez przypadku Rafała Kosika. Jeszcze trochę słuchania przede mną. I tam chyba pierwszy tom Roya Grace'a, ale nie wiem, czy ja to dosłucham do końca, bo jakoś tak nudne to jest i powiedzmy, no mogę to puszczać niby, może dosłucham do końca, spróbuję, ale nie jestem przekonany. I tutaj jeszcze mam te książki moją piątkę. Dobra, pierwsza rzecz, Max Czorny i Klątwa, przeczytane już jest tyle. To światło to jest tragiczne, naprawdę, dobra. Max Czorny i Klątwa. To w ogóle jest moja pierwsza książka Czorny, jaką kupiłem. I dopiero teraz ją czytam. No, spoko. Jak znam Czorny, ja to jest spoko. Tu jest w ogóle książka, którą czytam i chyba ją skończę najwcześniej, Piekielna Manika. To jest w ogóle jakaś chyba literatura faktu, o jakiejś tam właśnie pani, co mordowała, czy tam była tam chyba szefem grupy zabójców, czy jakoś tak. No, generalnie ciekawe rzeczy ze starych lat. Dobra, to jeszcze tak dwie małe książki. Tu jeszcze mam drugi tom Tajemnice historii Złoty Pociąg. Ja to w ogóle kupiłem dwa tomy, słuchajcie, za dychę. Tom drugi i pierwszy. Tom pierwszy mam jeszcze na półce. Stwierdziłem, że najpierw wezmę się za to, bo to może być ciekawsze. Tom pierwszy to jest spowiedź Hitlera, jakoś tak nie bardzo uśmieciło mnie tej książki. Ale mam. No i tutaj jeszcze mam dwie takie małe książeczki z Kolibra. Gogol opowiadania Petersburgie i Jose Cabanis i Granie z nocą oraz Bitwa o Tuluzę. To są takie stare książki. Te książek tam całą masę, kurde, w piwnicy. To są stare książki mojego taty i no teraz sobie czytam w sumie. Ciekawi mnie, co to się działo tam. Ta stara literatura. I naprawdę fajne tam są rzeczy, bo naprawdę znalazłem też Szklany Klosz, który był polecany i z chęcią bym się zapoznał z tą lekturą. I tyle. Jeżeli coś jeszcze planuję, powiedzmy, no to jest plan na kilka książek przeczytać, aczkolwiek to jest, kurde, nie jest nic tak obiecywać, że powiedzmy coś zacznę czy coś, bo to będzie bez sensu. Ze Storytel ewentualnie planuję sobie teraz przez pana Piotra z TikToka posłuchać książek. To się nazywało chyba Furia Wikingów seria, o wikingach właśnie. Generalnie ciekawe tematy. Ciekawe, dobre i
fajne do słuchania, wydaje mi się, więc może to zacznę, jeżeli powiedzmy coś skończę, ale nie wiem. Jeszcze jest plan na przeczytanie Chainsaw Man teraz od początku do tomu 12, bo do 12 tomu Chainsaw Mana mam. I strzelam, że po prostu później kupię te tomy, co są teraz, mi brakują, w sensie 13, 14 i nadrobię teraz 15. Co drugą wam powiem jeszcze jedną rzecz. Postanowiłem zrobić sobie taki miesiąc przerwy, bo ja zauważyłem, że co miesiąc wydaję pieniądze na książki. I stwierdziłem, że to nie ma sensu i sobie miesiąc odpuszczam książki poza komiksami i mangami. Bo tutaj w kolekcjach mam trochę generalnie braków i wypadałoby to nadrobić. Natomiast no, kupiłem jedną książkę przez ten okres. Wydanie kieszonkowe podpalaczki takie Stephena Kinga i naprawdę muszę powiedzieć, mi się podoba. Albatros kosztowało mnie to 17 zł. Ja się naprawdę cieszę, że to mam. Widziałem kiedyś inne wydanie ładniejsze, ale nie do końca mi chyba podchodziło. O, tu jest takie światło, powiedzmy. Nie, sorry, że za chaotycznie, ale lubię takie chaotyczne filmy robić, bo tu jest takie prawdziwsze, nie? No. Dobra, to byłoby chyba tyle. Co, majówka się kończy. Kończy się kilka rzeczy. U mnie cały czas będę miał teraz zajęcia swoje, więc powiedzmy nie będę narzekał na nudę. Do zobaczenia wkrótce. Ildu.